Siemanko, siemanko, witam Was z targów Caravan Salon w Poznaniu, w Expo. Dzisiaj mamy sobotę, zaraz zaczynamy. Ja sobie stoję w samym centrum hali numer 4. Tam mamy strefę retro. Może od niej zaczniemy. Tutaj taka średnia strefa retro. Mamy z radiem przez świat SP7VC. Ładną Kalifornię. Tutaj jeszcze nie wszyscy rozpakowani. Mamy 9.57, wszystko na ostatnią chwilę. Trochę Volkswagenów, ładny Bulik. Tutaj Westfalia na Elteku. Tutaj taki retro kącik trochę. Mamy troszkę zabawek, jakichś maszyn do pisania. Tutaj nawet nie wiem, to jest jakiś zestaw chyba biwakowy. Skuter Kawasaki. O, Komarka 3. Spójrzcie, Komarek 3. Tam ciekawie przerobiony Dodge. Kolejna Vesta na te 3. No i zatrzęsienie starych Dukaciaków, Peugeotów. Mamy oczywiście Robinsona. Nieodłączny element takich właśnie retro showów. Retrowozy, przyczepy stare. Karawanik z pasją. Ducato Expedition. Tutaj amerykańska przyczepa w bardzo ładnym stylu zrobiona. Nie będę tutaj zaglądał, bo tu jeszcze niektórzy... My tutaj spaliśmy, więc wiecie. Niektórzy się jeszcze ogarniają, nie chcę zaglądać. Niektórym do wozów. Ja też jak słyszycie po głosie, nie mogę jeszcze dojść po zlocie 2 tygodnie, a tutaj też łatwo z gardłem nie jest. Dzisiaj będzie sobota, dzisiaj będzie tłum ludzi. Wczoraj było w miarę, w piątek, ale w sobotę zawsze jest zatrzęsienie ludzi. Tutaj potworek. No i Sven Eltek Grześka. Grzesiu gdzieś tam wybył. Grześka Gino. No i tutaj stoisko Janosika. I znowu zaczynamy strefę vanlifersów. Kogo my tutaj mamy? Mamy Campresta. Te trójką, rodzinka. Tu i tam we dwoje. Bardzo ładny amperek. Taki, jak ja to mówię, instagramowy. Instagramersi. Instagramersi. Gdzie słońce dla nas wschodzi? Kolejni vanlifersi. Tutaj życie dookoła podróży. Jest konkurs od podróżowania związany z tym ustrojstwem, bo jak widzicie jest tutaj kominek. Tutaj jakiś niepozorny biały dostawczak zaparkował, pewnie jakieś frytki przywiózł. Te piątka znana. Tego pana to nie wiem, może dziś go kojarzycie, może nie. Love Lander, tak się nazywa. Love Lander, dziewczyna nim podróżuje. Ten samochód możecie też zdać. Listy w Edenie, Foxes in Eden. Jeszcze śpią albo nie śpią. Tak czy siak. O, tutaj jest pewna nowość. Znacie pewnie tego busa. Composting Toilet EU, czyli kompostowe toalety. Będzie taki produkt. A sam bus, no to widzicie, pomalowany tak. To, któż to może być? Nikt inny jak Vincent Van. Nie wiem, gdzie jest Vincent, gdzieś też wybył. Vandal Val. Bardzo ładne, takie stylowe campervany. No i mamy tutaj Awantura. Awantura, Campers. Też bardzo fajny kamperek, zrobiony pod klienta, projekt. Sprinterek. Tutaj stoisko z różnymi gadżetami i różnymi takimi, wiecie, fajnymi vanlifersowskimi bulikami i innymi takimi rzeczami. Tutaj nawet nie wiedziałem, że mamy takie kafe. Jakieś ciastko takie inne. Tutaj mamy strefę chilloutu, jak to nazywają, od Eski. Tutaj jest jakiś taki potworek terenowy.
Nie widziałem, żeby to jeździło, wpychali go. Nie wiem, tego białego busa, to nie wiem, kto tutaj zaparkował takiego białego busa, nie wiem, frytki dowieźli, jakiś towar, coś, jakiś taki, nie wiem, co pan dowozi tutaj na te targi? najwięcej to chyba tutaj tej makulatury takiej różnej, jak widzicie, jest tego sporo, książek, kubków, innych takich rzeczy, jest oczywiście też konkurs, no, kogo jeszcze tutaj macie? Jak słyszycie, to ja dzisiaj będę, no nie będę mówił dzisiaj. Van Paweł, o, Van Paweł, tak się nazywają. Fajne składaczki, klimacik. Młodzi ludzie z pasją do podróżowania. Różowe mebelki, tak, to jest róż, nie przekłamuję. Tutaj kolejny taki piękny, i właścicielka też jest piękna i kaktus, który mi się strasznie spodobał. No i znowu taki van typowo instagramerski. Ładnie, pięknie wygląda. Jeszcze wabik nagrać. Jeszcze wabik tutaj dla turystów, żeby przychodzili, proszę bardzo. Także warto przyjść na początku, bo potem nie będzie. Tak, zaraz nie będzie. Zaraz nie będzie. Tutaj mamy zbusowani. Dzień dobry. Będzie kręcone. No i van from Poland. Gdzieś kręcę, to ja dokręcę, dach kręcę. Dobra. No i kumaj podróże. Takim splitterkiem podniesionym. Tak. Jeszcze ich nie ma. Zaraz pewnie gdzieś dobiegną. No i to tyle w tej hali, co mam wam do pokazania. Ja wracam na swoje miejsce, bo zaraz 10:04 wpuszczą tłumy i zaraz będzie tutaj Patagonia taka. Dobra, dzięki za filmik, trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam was, cześć.